Stan zdrowia Kate Middleton wzbudza coraz więcej emocji. Chorująca na raka księżna jakiś czas temu uciekła z pałacu, aby odpocząć od medialnego szumu. W międzyczasie do mediów trafiły informacje na temat jej pobytu. Wszystko robi dla dzieci? Medialny szum wokół księżnej Kate nie umilkł po tym, gdy opublikowała swoje głośne oświadczenie. Wyznała w nim, że zmaga się z chorobą nowotworową i jest zmuszona poddać się chemioterapii. Wszyscy zaczęli zastanawiać się, dlaczego zwlekała z tym tak bardzo, podczas jej tajemniczej operacji minęło kilka miesięcy. Okazuje się, że bardzo duży wpływ miały na to dzieci, pociechy Kate i Williama, George, Charlotte i Louis, przebywają obecnie z rodzicami w ich posiadłości Anmere Hall w Norfolk. Publikacja oświadczenia księżnej była zaplanowana tuż przed rozpoczęciem przez nich wielkanocnej przerwy. W ten sposób mogą we względnym spokoju przeczekać stresujący czas, dla księżnej Kate dzieci są najważniejsze. Chorująca księżna nie ukrywa, że dobro dzieci stawia na pierwszym miejscu. Dlatego właśnie podjęła stanowczą decyzję, aby w piątkę przenieść się do Anmere Hall. Chciała zaoszczędzić im rozmów z szokowanymi rówieśnikami i zapewnić czas potrzebny na zrozumienie sytuacji. Women's Day porozmawiało z informatorami związanymi z brytyjskim dworem. Dzięki temu mamy mały wgląd w to, co motywowało Kate i Williama. Chcieli po prostu uciec na Wielkanoc i spędzić czas razem, w piątkę. Dzieci dodają Kate energii w najtrudniejszych chwilach i doskonale rozpraszają jej uwagę. Nie może się doczekać wielkanocnych zabaw plastycznych i rękodzielniczych, a nawet zaplanowała polowanie na jajka. Dbanie o to, by życie dzieci było jak najbardziej normalne, jest tym, na czym jej zależy, czytamy. Księżna Kate ma zamiar sama wypocząć. Oczywiście, okazja do odpoczynku nie zdarza się księżnej często. Dlatego zamierza sama skorzystać z dobrodziejstw, które oferuje jej pobyt w Norfolk. Jak podają informatorzy, bardzo mocno odczuwa presję mediów i chce się od nich choćby na chwilę odizolować. Kate uwielbia przebywać na łonie natury i zawsze była wielką zwolenniczką leczniczych korzyści płynących z przebywania na świeżym powietrzu. Norfolk będzie idealnym antidotum na jej leczenie. Swoboda długich spacerów po plaży z dziećmi i psami oraz przebywanie z dala od wścibskich oczu to dokładnie to, czego wszyscy teraz potrzebują.